to, że codziennie mnie wspieracie i jesteście ze mną i wierzyliście do końca. Cieszę się, że mogłam wam dostarczyć tyle emocji i mam nadzieję, że to dopiero początek. No i co tu więcej mówić? W końcu mam ten upragniony medal i... I bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że mogłam wam wszystkim przynieść tyle radości i dumy dla swojego miasta, bo naprawdę to było moje marzenie od małego dziecka. Nie, nie, to ty jesteś naszą dumą, dumą tego miasta. Dziękuję bardzo. Są stawiane w gronie faworytek do walki o medale. Ten bieg decyduje o tym, która z drużyn stanie przynajmniej na drugim stopniu podmiotowych w Sochi. Polki jadą w tym samym składzie. Natalia Czerwonka, Katarzyna Bachleda-Curuś, Luisa Złotkowska. Jadą, wymachują tymi rękoma, jakby rozrzucały tutaj na lewo i prawo to srebro na lodzie. Czy tak to się skończy? Szansa, świetnie, 92 sekundy przewagi naszych reprezentantek. Cudowna jazda Polek, Luisa jeszcze leciutko popycha Natalię Czerwonkę, to już ostatnie metry, dojeżdżają do mety, jest srebro dla polskich pancerów. Brawo, brawo dziewczyny, wygrały o sekundę i 48 sekundy. Natalia przeszczęśliwa, bo pierwsze będzie miała medal. Klepnęła ją po plecach Katarzyna Bachleda-Curuś, najbardziej doświadczona. To przecież jej już czwarte igrzyska w karierze.